specjalistycznej aparatury do kontroli pomiaru emisji tych spalin z kominów, które idą, to uważam, że to jest dobry krok, bo trzeba ludzi edukować, trzeba naszych mieszkańców tłumaczyć, że palenie nieefektywnymi, nieekologicznymi źródłami ciepła niczemu nie służy absolutnie. Te odpady czy jakieś naprawdę innego rodzaju nośniki energetyczne niekoniecznie dobrze wpływają na nasze zdrowie i poza tym trują naszych sąsiadów, tak? A więc my wspieramy, to jest prawie 5,5 miliona, różne działania. Większość to, jak widać, zakup dronów, też rozbudowa kotłowni, też termomodernizacja, ale z drugiej strony samorządy powinny mieć narzędzia i cieszę się, że samorząd województwa śląskiego jednogłośnie takie działania wspiera. Rozpoczęliśmy ten pilotaż, 37 gmin zostało wspartych, no i jak widać, apetyty są coraz większe, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku ten budżet będzie większy. Mnie to osobiście bardzo cieszy, no bo samorządowcy bardzo ochoczo do tego programu podeszli, było bardzo dużo zgłoszeń, więcej możliwości finansowych, a więc to świadczy o tym, że jest zapotrzebowanie. To jest na zakup elektrycznego samochodu, takiego jeżdżącego laboratorium do pomiarów jakości powietrza dla Straży Miejskiej. Przyda się z pewnością. Przyda się z pewnością, bo mimo tego, że od 2003 roku, kiedy to byliśmy pionierami takiego programu dotyczącego czystego powietrza, minęło 20 lat, a ciągle są efekty nie do końca zadowalające. Po pierwsze dlatego, że ciężko jest przełamywać opór społeczny, ludzie się przyzwyczaili do węgla, to jest kwestia też cen nośników energii. No i sporo ludzi ciągle pali węglem i nie tylko węglem, niestety. A druga rzecz jest taka, że powietrze nie zna granic. Powietrze migruje, więc tak naprawdę największa radość jest z tego, że dzisiaj tak wiele samorządów zostało uhonorowanych, to znaczy, że w końcu wszyscy się tym przejęli, bo no tak jak powiedziałem, nie jesteśmy żadną wyspą. Jak wiatr wieje od zachodu, to mamy, dla nas istotne jest, czym palą w Mikołowie i w Lędzinach, to czym palą w Tychach. Jak wiatr wieje z drugiej strony, to odwrotnie, więc cieszę się, że tak wiele samorządów w końcu zrozumiało, że to jest tak naprawdę nasze życie. W mieście w Ludzie Śląskiej. No i myślę, że to bardzo ważne działanie. Cieszę się, że samorząd województwa wspiera działania, które służą do tego, żebyśmy jednak ten Zielony Ład wdrażali. No, czyste powietrze i jakość powietrza, no to jest filar z tego Zielonego Ładu. Także cieszymy się, że w naszym mieście taka kwota, więc ponad 136 tysięcy do nas trafi, żeby dobrze działać. No, trzeba czasami pilnować różnych sytuacji trudnych, no i diagnozować, mieć narzędzia do tego specjalistyczne, więc mamy dron, na pewno się przyda.